Ostatnia sesja Rady Miejskiej to przede wszystkim dyskusja radnych oraz głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Wielunia wotum zaufania i absolutorium. Wcześniej jednak poruszono wiele ważnych zagadnień, o których powiedziano z kolei przy informacjach burmistrza z działań między sesjami. Zacznijmy zatem od radnego Radosława Budy, który pytał m.in. o nowe korty tenisowe, kwestie budowy nowego ronda u zbiegu ulic Kochelskiego, Głowackiego i Krakowskie Przedmieście i wreszcie o biuro paszportowe w Wieluniu, którego domagają się mieszkańcy miasta. Chodzi mi o budowę kortów tenisowych, czy już to zadanie w całości zostało przekazane do odpowiedniego wydziału celem realizacji. Drugie pytanie, rozbudowa skrzyżowania ulicy Kochelskiego, na jakim etapie jest wykonywana dokumentacja i czy już zostały włączone do tego zadania osoby najbardziej zainteresowane, a więc właściciele tego domu na łuku tej drogi. I trzecie pytanie. Na ostatniej sesji pan burmistrz oświadczył, że będzie w czerwcu rozmawiał z panem wojewodą w Łodzi. Udaje się na takie spotkanie. Czy to spotkanie się odbyło? Dopytują mnie mieszkańcy teraz powiatu pajęczańskiego, którzy są żywnie zainteresowani powstaniem tego biura u nas paszportowego. A tutaj żadnej tajemnicy nie odkryję, że pan wojewoda jest właśnie z tamtych terenów. Mieszkańcy również dopytują, na jakim to jest etapie, czy to spotkanie już się odbyło, bo pan wojewoda o tej kwestii doskonale wie. Korty, no to po pierwszej sesji, jak będzie kwota zwiększona, zostanie ogłoszony przetarg. Rondo Kochelskiego. No, trwają w tej chwili prace projektowe. Myśmy też zlecili wykonanie operatu szacunkowego, ponieważ jedną rozmowę odbyliśmy z synem właścicielki tego obiektu. W tej chwili chcemy mieć operat szacunkowy, znaną wartość i wtedy podejdziemy do rozmów w zakresie wykupu tej nieruchomości. No, chcielibyśmy bardzo, żeby w tym roku nam się te wszystkie sprawy formalne zakończyły. Spotkanie z wojewodą w zakresie paszportów. Osobistego spotkania nie było, ponieważ nie udało nam się kalendarzy skomunikować, natomiast rozmawialiśmy telefonicznie z panem wojewodą. No, sprawa jest taka, że pewien czas temu Urząd Wojewódzki od nas oczekiwał wysłania pewnych danych dotyczących takiego punktu. Myśmy te dane wszystkie wysłali, no i teraz sprawa jest, że tak powiem, w toku rozpatrywania przez Urząd Wojewódzki. Z tej rozmowy telefonicznej z panem wojewodą Młynarczykiem, no, uzgodniliśmy, że jest szansa, aby na przełomie trzeciego, czwartego kwartału taki punkt uruchomić, ale to też nie chcę w tej chwili mówić w sposób definitywny, bo są to szacunki wstępne na Urząd Wojewódzki, że tak powiem, sprawdza swoje możliwości, czy to będzie możliwe właśnie na przełomie trzeciego, czwartego kwartału tego roku. W ostatnim czasie, jak wiemy, do Wielunia przyjechała też trójka znanych sportowców. Była zatem Otylia Jędrzejczak, Marek Kamiński i Tomasz Golob. Spotkania, co oczywiste, musiały kosztować, ale największe zainteresowanie samorządowców wzbudził ten ostatni, bowiem jego wizyta w mieście kosztowała najwięcej. Dlaczego tak drogo? Pytali radni. Kiedy została podpisana umowa z panem Golobem na jego spotkanie z młodzieżą? Ja tutaj w nawiązaniu do pytania pani Dziubowej rozwinę te pytanie związane właśnie ze spotkaniem z mistrzami, spotkanie z panem Golobem. Mam pytanie, bo otrzymaliśmy informację, że za to spotkanie gmina Wieluń zapłaciła 24 600 zł. Moje pytanie jest, kto ustalał tą kwotę? Czy to pan burmistrz negocjował, czy to Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła taką decyzję? Proszę poinformować Radę, kto taką decyzję podjął, bo wiemy, że są duże różnice, bo pierwsze spotkanie, które było z panem Kamińskim, kosztowało gminę 5 tysięcy. Skąd jest taka różnica tych kwot? Kiedy została zawarta umowa z Golobem? Samo podpisanie umowy nastąpiło w dniu, w którym pan Tomasz Golob miał spotkanie z młodzieżą naszej gminy. Natomiast wszystkie uzgodnienia były oczywiście prowadzone wcześniej, no ze względu na to, że pan Tomasz Golob ma kłopoty z poruszaniem się i to nie jest łatwo, żeby z Bydgoszczy przyjechać na zawarcie takiej umowy. Wszystkie kwestie były uzgodnione wcześniej, natomiast samo podpisanie było
było zawarte w dniu spotkania. Czy po spotkaniach są zabierani, no, proponujemy po każdym spotkaniu, proponujemy spotkanie na obiad i wszyscy, którzy byli na taki obiad, zostali zaproszeni, wszyscy przyszli, z tym, że na przykład na spotkanie z Markiem Kamińskim obiad został sfinansowany przez jednego ze sponsorów, z panią Otylią Jędrzejczak, ponieważ pani Otylia Jędrzejczak, ona tutaj przyjechała bez środków ze strony gminy, ponieważ to był program ministerialny, gdzie ona w ramach tego programu spotyka się z dziećmi. Myśmy zaprosili panią Otylię wraz z jej ekipą na obiad i jeszcze wręczyliśmy takie prezenty lokalne właśnie potrawy z jednej z naszych restauracji, stąd ten rachunek wyszedł trochę wysoki, ale takie spotkania są z każdym gościem, bo uważamy, że tak po prostu należy. A jeszcze tam było pytanie, dlaczego taka różnica w cenie. Otóż w przypadku pana Marka Kamińskiego, tam łączne honorarium, które pan Marek Kamiński osiągnął, to było dużo wyższe niż te 5 tysięcy, które wydała gminy, ponieważ był sponsor, jedna z wieluńskich firm. Nie chcę mówić w tej firmie, ponieważ nie mam takiego uprawnienia i uważania, żeby ją publicznie wymieniać. Ona do tego przyjazdu pana Marka dołożyła środki finansowe, wpłacając na fundację pana Marka Kamińskiego, i też ta firma zasponsorowała obiad z panem Markiem i z jego ekipą. W przypadku Tomasza Goloba, dlaczego taka stawka? Proszę państwa, państwo wiedzą, a jeżeli nie wiedzą, to jest to wiedza dosyć łatwa do pozyskania. Pan Tomasz Golob uległ bardzo ciężkiemu wypadkowi i ponosi bardzo wysokie koszty na rehabilitację. Że tak powiem, ta kwota była... No on generalnie nie jeździ na tego typu spotkania. No z racji tego, że się rehabilituje. Taką kwotę uzgodniliśmy jako też element jego rehabilitacji. I ta kwota była uzgodniona pomiędzy mną, a pomiędzy panem Tomaszem Golobem. Rok temu jedno ze stowarzyszeń spoza Wielunia ma pod swoją opieką dzieci niepełnosprawne z Wielunia. Inne gminy do tych dzieci dopłacają i oni również przyszli do pana burmistrza, żeby pan burmistrz wspomógł to stowarzyszenie. I wówczas pan burmistrz powiedział, żeby sobie zmienili statut, żeby wpisali, że to będzie, żeby można było z tych środków im przyznać. No i oni to zrobili. Ponosząc koszty, zrobili. Wierząc w to, bo oni jeszcze byli z tych, którzy wierzyli, już nie wierzą, że jak pan burmistrz powiedział, to tak będzie. I złożyli w tym roku ośrodki, ale ich nie dostali. Dzieci niepełnosprawne. Inne gminy na to dokładają. I to nieduże kwoty, bo tam chyba było niecałe 5 tysięcy. I kiedy się pytałam pana Zalwerta, o co chodzi, to mi powiedział, że on ma, gminna komisja w tych środkach, rada zatwierdziła 37 tysięcy, no ale 24,600 już poszło na pana Goloba, no to już nie ma na dzieci niepełnosprawne. No to rehabilitujemy kogoś w Polsce, dostaje na to środki, a na dzieci z gminy Wieluń niepełnosprawne nie ma pieniędzy. Pytano też o przedsiębiorstwo komunalne, które od maja ma nowego prezesa. Najpierw jednak sprawa kompostowni i cen za śmieci. Jeżeli chodzi o wysypisko śmieci, chodzi mi o... otrzymaliśmy już prawdopodobnie certyfikat na kompost, który produkujemy na wysypisku. Pytanie, czy ruszyła sprzedaż, jakie ewentualnie już przychody z tego tytułu są, a jeżeli nie, to kiedy ruszy ta sprzedaż i czego możemy się jako mieszkańcy spodziewać, jeśli chodzi o przychody z tej działalności, no bo tutaj, jak wiadomo, pieniądze z tego zasilą cały system odpadów i być może unikniemy kolejnych podwyżek. A tak a propos też pytanie, czy planowane są podwyżki, jeżeli chodzi o śmieci. Certyfikat na kompost już jest. Na stronie internetowej spółki, z tego co pamiętam, jest już informacja o sprzedaży takiego polepszacza glebowego o nazwie chyba Carmen, czy coś, zaraz sprawdzę.
jest taka Karmon, jest taka oferta, ceny, nie pamiętam jaka jest cena, cena oczywiście jest zależna od tego, jakiej ilości się odbiera, to można sprawdzić wszystko na stronach spółki, ewentualnie dopytać w telefonicznej rozmowie. Ponadto nie planujemy podwyżki opłat za odbiór odpadów, choćby właśnie z tego powodu, że w tej chwili spółka będzie osiągać dodatkowe przychody z tego tytułu. Skoro jesteśmy przy komunalnej, to mówiono także o bardzo dużej odprawie dla byłego już prezesa przedsiębiorstwa komunalnego Tomasza Kulickiego. Kwota robi wrażenie, bo to ponad 160 tysięcy złotych. Pytaliśmy, ile kosztowało odejście pana prezesa. Sprawdził pan, wysłał pan nam informację. I o ile odprawa wynikająca z tego, że pan prezes odszedł, ok, ale zakaz konkurencji ponad 100 tysięcy? Jaka konkurencja, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zajmują się odpadami w Wieluniu, jeszcze jest? Przecież jeżeli pan prezes będzie chciał pracować, nie wiem, we Wrocławiu, w Kaliszu, w Rzeszowie, to może pracować i to nie ma żadnego wpływu na działalność spółki wieluńskiej. Jaka realna konkurencja jest tutaj w Wieluniu, która spowodowała to, że trzeba panu prezesowi byłemu wypłacić tak wysokie odszkodowanie, ponad 100 tysięcy. To nie jest tak, że spółka jest oderwana od gospodarki. Ona jest bardzo ściśle związana z gospodarką. Owszem, głównym dostawcą i głównym klientem spółki jest gmina, ale nie jedyny. Są jeszcze inne gminy, są inne podmioty, które choćby na kompostownię przynajmniej kilku poważnych dostawców odpadów bio i odpadów zmieszanych dostarcza takie odpady na teren naszego składowiska w Rudzie i to też generuje przychody, a są to zdecydowanie dane handlowe i dane, które na rynek mają dosyć istotne znaczenie. Na rynku mają istotne znaczenie. Także się z panem nie zgadzam, że to nie jest działanie komercyjne. I tyle o tych najważniejszych i zarazem kosztownych sprawach. Co do samego absolutorium i wotum zaufania, to nie jest tajemnicą, że burmistrz Okrasa nie otrzymał od radnych ani jednego, ani drugiego, zresztą kolejny rok z rzędu. Dyskusja w sprawie była długa i wielowątkowa, pokażemy ją państwu w całości na koniec programu, jak zawsze w temacie tygodnia. Relacja z absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej nie będzie krótka, potrwa nieco 5 godzin. Zapraszamy.